Witajcie na miłośnikach popkultury. Dzisiaj zapraszamy Was do rankingu o filmach poświęconych kosmicznemu łowcy, czyli Predatorowi. A towarzyszyć będzie mi Mikołaj. Witam. I Józef. Cześć wszystkim. No to bez zbędnego gadania przejdźmy do właściwej części odcinka. Uwielbiam tak samo akcentować cześć wszystkim w absolutnie każdym materiale. Dobra. Miejsce piąte, Predators. No, film miał jakąś podbazę, jakiś pomysł, dosyć ciekawy, tylko został po prostu spartolony. Samo to przeniesienie tych postaci na jakąś dziwną planetę, gdzie sobie predatorzy robią łowy z tych ludzi niegodziwych. Obsada, gwiazdorska obsada, między innymi dwóch zdobywców Oscara, Adrien Brody i Mahershala Ali. No i między innymi Lawrence Fishburne i to wszystko tak zmarnowane. No i ten Topher Grace, który mi przypomina cały czas Ediego Brocka z Spidermana trójki, czyli nic dobrego. Moje miejsce piąte, The Predator z 2018 roku. Tak zwany filmowy potworek, który jest uosobieniem wszystkiego, czego można źle mówić o sequelach, prequelach, rebootach i tym podobnych. Z jednej strony akcja dzieje się w tym samym świecie co pierwszego Predatora i drugiego Predatora. Z drugiej strony odcinamy się dosyć od tamtych filmów i próbujemy zrobić niby historię na nowo, tworząc różne gatunki Predatorów, w tym wielkiego Predatora, który ma zapewnić wszystko w tym filmie, łącznie z zabawą związaną z naszym kosmicznym łowcą, ale niestety kompletnie to nie wychodzi, ponieważ Shane Black, który sam występował w pierwszym Predatorze, kompletnie nie pamięta oryginału chyba, bo po prostu robi nie dość, że nieumiejętnie kopię zamiast tego, co chciał tak naprawdę osiągnąć, czyli czarną komedię, to do tego film jest absolutnie okropny, nieśmieszny i nawet sceny śmierci to zaledwie papka, której ciężko się dobrze bawić. Ja się tutaj pozwolę sobie zgodzić z Mikołajem, bo oczywiście The Predator z 2018 roku to najgorszy film z całej tej serii. Teoretycznie widać, że ten film miał być właśnie komedią, widać, że miał bawić, ale nie, to nie działa. On nie jest zabawny, on jest żenujący, jak absolutna większość komedii, ale jest żenujący, żadnego napięcia nie ma. Nie działa ani na poziomie slashera, nie mamy żadnych kreatywnych śmierci, ani nic takiego. Ani na poziomie komediowym, ani na poziomie na serio, no dosłownie jest żenujący, jest nudny. To, co tu zrobili z Predatorem, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tej postaci generalnie, ale to, co tutaj zrobili, to jest absolutne świętokradztwo. Najlepiej omijać z daleka. Miejsce czwarte, wspomniany przez Was, The Predator. U mnie jednak troszkę wyżej, bo mi się wydaje, że na tym filmie wczynam w jakimś stopniu mogłem się jakoś lepiej bawić niż na Predators, które było zbytnio nudne. Tutaj, no, było głupie, masa głupich rzeczy, tak jak wspomniałeś Mikołaj, ten Supreme Predator, który jest mieszanką różnych ras, w sumie zaczerpnięte z trochę z obcego, czwórki. No poza tym, no, widać, że ten film jest taką pseudonaukową papką, którą teraz nas w co drugim filmie o kosmitach raczą. Na szczęście tutaj widać było, że jednak pomimo fatalnego scenariusza aktorzy jakoś przynajmniej w tym głównie potrafią się bawić dobrze i według mnie to zdecydowanie lepiej wygląda niż Predators. Moje miejsce czwarte to Predators, które wyszło w 2010 bodajże roku. Film, za którego po części sterami stał Robert Rodriguez, bo był głównym producentem tego filmu. Całkiem bogata obsada, powrót do korzeni, mimo wszystko akcja dzieje się podobnie w tej kultowej dżungli, tylko tym razem może na innej planecie, ale mniej więcej film miał jakiś pomysł na siebie, tego nie można odmówić. Tutaj ten oddział, powiedzmy, Legionu Samobójców trochę w świecie Predatorów i tak dalej, tylko
główną wadą tego filmu jest to, że on jest przede wszystkim nudny. Jest nudny. Zachowania bohaterów głównie sprowadzają się do głupich rozwiązań i tak naprawdę nie odczuwamy klimatu tej prawdziwej dżungli, prawdziwej stawki w tym filmie. Predatorzy są w tym filmie, owszem, są podzieleni na różne rasy nawet, ale nie przeznaczamy zbyt dużo miejsca na rozwinięcie tego, że taki jest predator, dlaczego ten wylądował tam, a nie tam i tak dalej. Strasznie zawodzi ten film na każdej linii i do tego Adrian Brody, którego głos brzmi dosłownie jak Batmana Christiana Bale'a. Nie tędy droga. Co to było? Dobra. U mnie na przedostatnim miejscu jest Predator 2, czyli film z bardzo dobrym konceptem, który bierze go tylko po to, żeby zrobić dokładnie to samo co w jedynce. Czyli no, rzeczywiście, pomysł z tym, żeby pójść z Predatorem do miasta jest bardzo dobry, bo mimo wszystko to coś relatywnie oryginalnego w filmach z potworami, które zabijają ludzi, ale cała struktura, która jest dokładnie taka sama jak w pierwszej części, i właśnie z jednej strony ten bardzo oryginalny pomysł, a z drugiej strony taka zupełna odtwórczość totalnie zabija ten film i można się na nim co najwyżej nudzić, popatrzeć na jako tako wizjonerskie efekty specjalne. To nie jest tragiczny film, on ma jakieś plusy, ma fajny początek, ma nawet okej protagonistę, ale tak poza tym to mimo wszystko brak oryginalności zabija zupełnie ten film. Miejsce trzecie u mnie ląduje dla... Tutaj zdziwienie, bo ląduje tu Predator, oryginalny Predator z 87 Johna McTierneya, Mikołaj mnie zabije. Gdzie no, oczywiście mamy ten pierwszy protoplasta, no film zarąbisty akcent, czyli tą dżunglę, mamy Arnolda Schwarzeneggera, no i co poza tym, bo co oprócz masy mięśni, no to jednak film mocno przynudza, te wyczekiwanie, te polowanie Predatora może być nużące, dla mnie było nużące, no i dlatego ląduje na miejscu trzecim. Miejsce trzecie u mnie natomiast to najnowszy Predator Prey, czy po prostu Prey, zdobycz, tłumacząc dosłownie. W przeciwieństwie do Predators i The Predator z 2018, ten film najlepiej rozszerza chyba postać Predatora, nie mówiąc wcale jakoś mega dużo o nim, ale pokazując nam dosłownie jego kodeks i tym, jakimi zasadami się kieruje. Poza tym umieszczenie akcji na długo przed pierwszym Predatorem z 1987 wyszło ciekawie. Plemiona indiańskie Comanche w tym filmie zupełnie reagują inaczej niż pewnie normalni ludzie typu Predator czy Predator 2, więc myślę, że ten koncept całkiem mnie kupił. Do tego film pod względem wizualnych zdjęć i samego tego takiego luźnego przedstawienia historii o Predatorze, bo dla mnie to nawet nie jest konkretnie film o Predatorze, żebym się tak na to napierał, tylko to jest po prostu luźny film o jakimś kosmicie, łowcy, który tam zabija i przy okazji pokazanie życie Indian w dobie XVIII wieku w Ameryce Północnej. Całkiem dobry koncept, mi się całkiem przyjemnie oglądało, ale momentami może nudzić i podjazdu do kultowych dwóch pierwszych części jednak nie ma. No to muszę cię zasmucić, bo zaraz po drugiej kultowej części u mnie pojawi się pierwsza kultowa, mimo wszystko, część. I ten film ma sporo plusów, o których wszyscy mówili milion razy, więc ja się nad nimi rozwodzić nie będę. Wiadomo, tutaj klimat, dżungla i tak dalej, wizjonerstwo, kostium, to wszystko. Mikołaj się będzie rozwodził, kiedy umieści Predatora pewnie na pierwszym miejscu. Ja powiem trochę o minusach. Po pierwsze, muzyka w tym filmie. Ona jest bardzo monotonna. Ona jest bardzo jednostajna. Jest. Ma budować napięcie, a nie wychodzi to, bo to mają być te wyczekane chwile ciszy i tak dalej. Te sceny, po pierwsze przez muzykę, po drugie przez mimo wszystko trochę przeciągnięcie, dla mnie zupełnie nie działają i no miałem siedzieć na skrańcu fotela, a dosłownie działo się to samo ciągle w kółko i napięcie miało występować w momencie, kiedy zginąć mają bohaterowie, na których nam zupełnie nie zależy i kiedy faktycznie dochodzi do konfrontacji z jakimiś młodymi bohaterami, no to już jest finał i to trochę za późno, żebyśmy poczuli jakiekolwiek emocje. Miejsce drugie u mnie ląduje druga część Predatora, czyli Predator 2 z 1990 roku.
sam pomysł przeniesienia predatora z dżungli do miejskiej dżungli jest naprawdę dobrym. Tak samo to, że mamy oczywiście te kino policyjne, takie jego, czyli mamy tego Donald, mamy tego Danego Glovera, który między znanego ze zabójczej broni i według mnie to fajnie się ogląda, fajnie. Z jedynym, co miałbym jakieś zastrzeżenia do tego filmu, to jest finał, którą się po prostu, jak w Predatorze, cały film się ciągnął i finał był dosyć emocjonujący, dosyć ożywszy, to tutaj mamy na odwrót. Cała większość filmu jest naprawdę fajnie się ogląda. Jak przychodzi finał, no to jest się rozciągnięty, zbyt długi i to są jedyne moje zastrzeżenia co do tego filmu. Miejsce drugie u mnie, zgodzę się z tobą, Kuba, Predator 2, aczkolwiek ja ceniam, mi się wydaje ten film ciut wyżej niż ty. Po pierwsze, warto zaznaczyć, ja do pierwszych dwóch Predatorów mam ogromną nostalgię, której wy nie mieliście, no bo oglądaliście całkiem niedawno dopiero pierwszy raz te filmy, a ja mimo wszystko już od paru lat jestem fanem Predatora, głównie tych dwóch pierwszych części, na których nie powiem, że się wychowałem, ale były to świetne filmy fantasy i dwójka to pokazuje. Owszem, nie jest już tak dobra jak jedynka, bo nie ma tego suspensu, nie ma tej tajemnicy co do łowcy, co do jego wyglądu, kim on jest tak naprawdę, ale świetnie przenosi akcję tak naprawdę z zwykłej, dosłownej dżungli do miejskiej dżungli, do Los Angeles, gdzie szaleją gangi i tak dalej. Owszem, samo Los Angeles jako miasto jest przerysowane, że tam dosłownie co chwilę zamieszki jakieś są na ulicach i tak dalej. Może aż tak to nie wygląda w prawdziwym życiu, ale w konwencji świata Predatora to się dobrze sprawdza. No i ten Danny Glover jako ten nasz archetyp takiego dobrego policjanta, który walczy, staje do walki z kosmicznym łowcą i ściga go, że ten film wręcz przeradza się w taki kryminał, bym powiedział, z elementami dobrego kina sensacyjnego. Oczywiście ten film jest typowym sequelem, w sensie kontynuuje wątki z poprzedniej części, do tego aktor, który gra Predatora, się nie zmienia. Są wspomniane nawet wydarzenia z 87, więc film jak najbardziej na plus z serduszkiem. To jest już kultowość. No to u mnie na drugim miejscu będzie najnowsze Prey. I to jest naprawdę przyzwoity film. On nie jest też jakoś specjalnie dobry, ale naprawdę robi wszystko solidnie. Ogląda się go z przyjemnością. Wiadomo, że są momenty, gdzie logika trochę nie działa, no bo Predator powinien dosłownie eksterminować tych wszystkich Indian w 10 minut. Ja tutaj walczę z nim przez cały film. Ale naprawdę nie jest na tyle głupi, żeby to niszczyło przyjemność z oglądania. Sceny akcji dobrze wyglądają. Generalnie cały film jest bardzo ładnie nakręcony. Dla mnie to naprawdę sporo znaczy, dużo przyjemności z oglądania. Jest odpowiednie tempo, są dobrzy aktorzy, fajne pokazanie kultury Indian, tym razem nie w konwencji westernów. Generalnie przyzwoity film. A u mnie na pierwszym miejscu ląduje wyżej wspomniany przez ciebie, Józek, Prey, Predator. Jest według mnie jedynym dobrym, całkowicie dobrym filmem z tego uniwersum, bo jednak Predator i Predator 2 miały to, że trochę zestarzały, trochę ta fabuła była jednak, trochę miały jakieś mankamenty, właśnie Prey. No tych mankamentów jest dosyć mało. Jak wspominałeś, naprawdę ten film jest naprawdę pięknie nakręcony, piękne scenerie w tym filmie. Sama fabuła według mnie jest jednak jakoś wiążąca, bo coś na przykład miała trudności, bohaterka na początku filmu to wraca. I mamy to jako, możemy to wykorzystać i to jest naprawdę bardzo fajny pomysł, sam koncept zmiany Predatora, czyli to, że nie ma tej maski, tej swojego hełmu słynnego, tylko ma po prostu taką maskę z kości, rzuca strzałami, a nie działkiem. To jest naprawdę fajnie dostosowanie do tego poziomu tych Indian, tych Comanchów, także ukazywanie tych kolonizatorów francuskich i te słynne bronie. To akurat bardzo pozytywnie film według mnie odnosi. No i miejsce pierwsze u mnie, zdecydowanie najlepsza część całej tej serii. Generalnie Kuba i Józek się nie znają. Mam nadzieję, że wy w komentarzach się ze mną zgodzicie. Predator, rocznik 87, reżyseria John McTiernan, tak, ten sam od Planej Pułapki, co robił. Kultowość nad kultowościami, tak jak mówię, ogromną nostalgię mam do tego filmu. Gdy po raz pierwszy oglądałem go w wieku, nie wiem, 10-11 lat,
strasznie się bałem tego filmu. Wiadomo, z dzisiejszej perspektywy postać Predatora już może nie jest taka straszna, została mocno przeorana przez popkulturę. Szczególnie było to widać w tym potworku z 2018. Ale wracając, no Predator świetnie buduje po prostu napięcie i muzyka monotonna w tym filmie, no naprawdę, Józef, byś się wstydził. Alan Silvestri odwala kapitalną po prostu robotę w tym filmie. Klimat, reżysersko, scenariuszowo. Ja wiem, że to jest testosteronowy film akcji z Predatorem w tle, ale no ludzie, na tym ten film miał polegać i owszem, rozumiem, że może nie każdemu się podobać ta konwencja, szczególnie bez tej nostalgii, która mną krąży, ale w tej konwencji ten film wypada świetnie. To jak napięcie, to jak powoli, jak w jakimś slasherze po prostu są eliminowani wszyscy uczestnicy wyprawy, którzy de facto są twardzielami i że jakim cudem w sumie takich potężnych ludzi coś może mordować w pojedynkę. Do tego te wszystkie gadżety, ta moc Predatora i tak naprawdę podobnie jak w Szczękach powoli odsłaniamy jego wygląd, jego motywację i to jest coś fajnego właśnie w kinie tym starym, że potwór nie jest od razu pokazywany, tylko z czasem. I wszystkie te kultowe rzeczy, bez których by nie było kolejnych części, typu ta termowizja, Arnold w błocie, żeby nie było widać go podczerwieni. No to wszystko już jest kultowe i po prostu get to the choppa, knock knock. Knock knock. I inne kultowe cytaty można wymieniać z tego filmu. Świetne kino, świetne po prostu. Podobnie jak Terminator, to jest właśnie kino, na którym się wychowałem z Arnoldem i można nie lubić, ale ja uwielbiam jednak. To jest to. Cóż, no mną aż tak nostalgia nie kieruje, ale moje pierwsze miejsce to będzie The Predators z 2010 roku, przepraszam. Ten film też nie jest jakoś specjalnie wybitny, bo to nie jest jakaś wybitna seria. Ona ma być serią rozrywkową, ona ma dostarczać. I koncept tego filmu jest czymś naprawdę świeżym. Po raz pierwszy to nie Predator jest w naszym świecie, tylko my w jego. Jesteśmy na jakiejś obcej planecie, co wymaga budżetu, a tutaj budżet nie był jakoś specjalnie wysoki i poradzono sobie z tym absolutnie fantastycznie, bo efekty specjalne nawet się nie zestarzały aż tak bardzo do teraz. Jakieś sceny konfrontacji z Predatorem potrafią być efektowne, potrafią po prostu dostarczać, jest do odpowiednio rozpisane tempo, jest kilka scen, których no, nie idzie brać na poważnie, ale też są absolutnie cudowne. Na przykład scena z samurajem jest absolutnym creme de la creme i ja się po prostu dobrze bawiłem na tym filmie. To jest jedyny film z tej serii, na którym naprawdę super spędziłem czas. I jasne, casting Brodiego jest okropny. On ma taką strasznie chudą twarz, nie wygląda na typowego twardziela, którego porwano gdzieś z ziemi. Ale to są szczegóły, to są didaskalia. Można to pominąć, można się naprawdę super bawić. I tak jak Mikołaj powiedział, o to chodziło w tej serii, tylko tu się według mnie to jako tako udało. Chciałbym jeszcze jedną rzecz tylko nadmienić, że i mam nadzieję, że tutaj się zgodzicie, że wygląd, design samego Predatora jest najlepszy w pierwszej części. W sensie, czym dalej, tym według mnie gorzej Predator sam sobie wygląda. Ewentualnie poza Prey, w którym chcieli trochę zmienić, ale CGI też tam trochę kuleje. A najlepsza mitologia Predatora jest rozbudowana w The Predators, bo tam masz jakąś fajną rzeczywiście hierarchię, poznajesz ich obyczaje. Predators miały okropne efekty specjalne. Nieprawda. To było 12 lat temu. Co to tam było? To było 12 lat temu i 40 milionów budżetu. Okay. Musisz na to patrzeć z tej perspektywy. Prey miało też mały budżet i zobacz, co zrobiło. No oczywiście, że miało mały budżet, ale miało o wiele tańszy koncept. Mocna. Jest 12 lat później, gdzie jest technologia. Po prostu w Predators wykorzystali wszystko na wynagrodzenie tych aktorów. Panowie, i tyle. Nieprawda. Panowie, skończmy to, bo zaraz się pobijemy. Ja się mogę uruchomić w ułamku sekundy. Misiu, ja tam koło ciebie mogę być półtorej sekundy. Nawet byś nie wiedział kiedy. Więc tym akcentem zakończymy dzisiejszy ranking. Zapraszamy was także do innych filmów na naszym kanale, które będą lub będą się pojawiać. Serdecznie zapraszamy. Hej! Siema. Cześć.